Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony Kasper, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 i witam was w menu farminga i niestety chyba w smutnym odcinku, gdyż chciałbym wam pokazać, co mi się stało z save'em, tym właśnie, na którym tutaj nagrywam co odcineczki, to jest właśnie ten save. Muszę wam pokazać, co mi się stało i przez to odcinków może nie być przez 2 lub na 3 tygodnie, gdyż po prostu mi się zepsuł save, zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi, jak się załaduje. Szukałem już po wszystkich plikach, jak to naprawić, co tu jest powodem tego, ale nie mam zielonego pojęcia, jaki może być powód tego. Nie, nawet się save'y te szybko ładują, ale patrzcie, wchodzimy sobie na start i co jest? I to jest wszystko. Nie mogę, jest szary ekran, taki no parę razy ciemniejszy ekran, nie ma żadnych budynków na mapie, żadnych. Bynajmniej tych, co tutaj na gospodarce były, no nie ma. Skupów też nie ma, bo nawet w escape'ie nie można ten. Tepnąć mogę się tylko do jakiejś pierwszej, lepszej maszyny, już dalej nie mogę. No i to jest tyle, co mam na swoim save'ie, nie? Nie wiem, co się stało. Pewnego razu wyszedłem sobie z farminga. Po 5 czy 10 minutach szedłem ponownie, bo chciałem sobie jeszcze pograć. I to się stało. I robiłem również backupy save'a. Robiłem backupy. Cofałem tam o 2-3 godziny, ale jak z powrotem te 2-3 godziny nadgoniłem i była przegrana godzina 64 i 26 minut, to od nowa jak wyszedłem i wszedłem, było od nowa to samo. Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, czego brakuje pliku czy czegokolwiek. Mam nadzieję, że ktoś z was miał taką sytuację i że wie, o co chodzi i wie, jak to naprawić, a jeżeli nie, to po prostu ja to wszystko, co miałem tutaj na save'ie, przeniosę sobie na drugiego save'a, przeniosę całą gospodarkę, wszystkie maszyny, wszystkie pole, jakie miałem, tak jak były rozwinięte, no i trudno, tylko że nie będziemy mieli żadnych statystyk, bo zaczniemy na nowym save'ie od zera, tak jakby, tylko że przeniosę to, co miałem tutaj, wszystkie maszynki, wszystko to, co tu miałem, nic nie będę szukiwał, pieniądze tak samo zostaną, tylko po prostu żałuję tego, że stracę te godziny, które przegrałem, nie? Save zostanie dlatego, żeby były zapisane godziny, ale nie będzie użytkowy, gdyż no nie działa. Mam nadzieję, że aż się zaciąłem, że macie jakieś pomysły, że wiecie, o co chodzi, bo ja sam nie wiem, grzebałem cały dzień, ostatnio weekend, całą niedzielę grzebałem w plikach i szukałem powodu tego, powodu, dlaczego to tak się stało, ale nie wiem, zawsze w tej samej godzinie i mniej więcej w tych samych minutach się to dzieje i ja nie wiem, o co chodzi. Więc ja nie będę tu przedłużał, wytłumaczyłem wam wszystko tak, jak już wytłumaczyć chciałem. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapencję, subika, komentarz. Udostępnijcie, żeby może największe grono jakieś wypowiedziało się na temat tego problemu. I co, ja wam dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się i cześć!